Małżeństwa z długim stażem zdarzają się także wśród gwiazd, a jednym z przykładów jest Kelly Shae Smith i Pierce Brosnan. Fanki aktora od lat bez ogródek wytykają jej nadwagę i brak urody, a on broni ukochanej jak lew. I wcale się nie dziwimy. Zobaczcie, jak wyglądała żona Piercea Brosnana, gdy stracił dla niej głowę. Mocno się zmieniła, spis treści, kim jest Pierce Brosnan, życie prywatne Piercea Brosnana. Kim jest Pierce Brosnan, urodzony 16 maja 1953 roku w Drogedzie? Pierce Brendan Brosnan to znany na cały świat jeden z hollywoodzkich gwiazdorów. Był piątym aktorem, który zagrał tajnego agenta Jamesa Bonda w serii filmów o agencie 007, występując w czterech filmach: GoldenEye 1995, Jutro nie umiera nigdy, Oryk. Tomorrow Never Dies, 1997, Świat to za mało, Oryk. The World Is Not Enough, 1999, i Śmierć nadejdzie jutro, Oryk. Die Another Day, 2002, oraz wcielił się w postać Bonda w grach wideo. Brosnan był dwukrotnie nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym, jako Robert Gould Shaw w miniserialu BBC, Nancy Astor, 1982, oraz jako najlepszy aktor w komedii lub musicalu, za rolę Juliana Nobla komedii kryminalnej, Kumple na zabój, Oryk. The Matador, 2005. 3 grudnia 1997 roku otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, znajdującą się przy 7021 Hollywood Boulevard. W 2001 roku został okrzyknięty przez magazyn People najseksowniejszym mężczyzną świata. Życie prywatne Piercea Brosnana, w tym samym roku gwiazdor, do którego wówczas wzdychały miliony kobiet na całym świecie, złożył przysięgę kobiecie, która podbiła jego złamane serce. Wcześniej doświadczył ogromnej tragedii, w 1991 roku na raka jajnika zmarła jego pierwsza żona, aktorka Cassandra Harris, z którą ślub wziął 27 grudnia 1980 roku. Doczekali się jednego wspólnego dziecka, urodzonego 13 września 1983 roku w Los Angeles, syna Shona Williama Waltera Brosnana. Harris miała jednak jeszcze dzieci z poprzedniego małżeństwa z Dermotem Harrisem, Charlotte Emily Ur. Listopada 1971 roku w Londynie, zmarły 2 lipca 2013 roku w Londynie po długiej walce z rakiem jajnika, PSZYP. Redaktor i Christophera Ivana, urodzony 11 listopada 1972 roku w Londynie, PSZYP. Redaktor, do pogrążonego w żałobie po śmierci aktora w 1994 roku. Los ponownie się uśmiechnął, stawiając mu na drodze dziennikarkę Kelly Shae Smith. Kelly pomogła mi uporać się z żałobą po stracie Cassie. Zawsze była dla mnie miła i współczująca. Zachęcała, żebym dzielił się z nią tym, co czuję, wyznał w rozmowie z mediami. Po 5 latach związku para stanęła na ślubnym kobiercu, przysięgając sobie miłość i wierność 4 sierpnia 2001 roku. Dziękuję Bogu za nią każdego dnia, podkreślał w wielu wywiadach.
Myślę o niej cały czas. Myślę, że Kili jest moją gwiazdą północną. Zawsze się o mnie troszczy, wyznał przy okazji jednej z rocznic. Znalazłem wspaniałą kobietę. Nawet gdybym szukał jeszcze przez milion lat, nie znalazłbym nikogo lepszego, podkreślał w wywiadach Pierce Brosnan. Mają dwóch synów, Dylana Thomasa, urodzony 13 stycznia 1997 roku, i Parisa Becketa, urodzony 27 lutego 2001 roku. Wiek i ciąże sprawiły, że sylwetka ukochanej Piercea Brosnana uległa zmianie, a twarz ozdobiły zmarszczki. Nie odebrało jej to jednak urody, choć odbiega ona od nieludzkich hollywoodzkich standardów. Kocham każdy centymetr ciała mojej żony. W moich oczach jest najpiękniejszą kobietą świata. A ponadto wychowała piątkę naszych dzieci, podkreślał. W przeszłości zakochałem się w niej całej, nie tylko ze względu na urodę. Teraz moje uczucia są jeszcze intensywniejsze. Jestem z niej bardzo dumny i nie ustanę w tym, by być godnym jej miłości, zaznaczał. W galerii poniżej zobaczycie, jak wyglądała Kili Shae Smith, gdy Pierce Brosnan stracił dla niej głowę.